Szczęść Boże, witam wszystkich na nowo w naszych shortshotach o Eucharystii. Mieliśmy tą możliwość pochylenia się nad Eucharystią w odniesieniu do Starego Testamentu, szukając tam właśnie jej źródeł, jej zapowiedzi w 5 naszych pierwszych odcinkach. Był to czas lockdownu w Belgii, kiedy nie mogliśmy odprawiać Eucharystii dla wspólnoty wiernych. Był to czas szczególny, bolesny, myślę. I tym bardziej warto było się pochylić nad tym tematem odnoszącym się do Eucharystii. I dzisiaj po trochę dłuższej przerwie lecimy dalej. Też niestety w lockdownie, po niedługim czasie możliwości przyjmowania Eucharystii, znowu mamy teraz już po raz kolejny lockdown i powtórka tego samego. Myślę, że jest to pewnym też dla nas znakiem i pewnym obowiązkiem zgłębienia znaczenia Eucharystii w naszym życiu w tym kontekście, kiedy nam szczególnie jej brakuje. Pierwsze 5 odcinków to było to pochylenie się nad Starym Testamentem, by zrozumieć to, dlaczego Jezus wydaje swoje życie, dlaczego mówi, to jest moje ciało wydane, to jest moja krew wylana za wasze grzechy. Skąd to wszystko w jego słowach? Dlaczego tak? Czy też nie było jakiegoś związku z całą tradycją Izraela? Owszem, tak właśnie. I dlatego też przeszliśmy przez ten Stary Testament. Jeśli ktoś tego nie widział, to myślę, że warto, żeby dalszą część też rozumieć. Czym była ofiara i jak właśnie Jezus wszedł w ten cały kontekst życia Izraelitów w odniesieniu do ofiary, do wylania krwi, jakie to miało znaczenie. Dzisiaj pochylamy się już nad Nowym Testamentem, można powiedzieć, ale nie do końca, nie tak szybko. Dlaczego? Dlatego, że wchodzimy w Nowy Testament, w ostatnią wieczerzę, ale ona dokonuje się w konkretnym dniu, w konkretnym wydarzeniu, w konkretną uroczystość, święto, które było najważniejszym świętem dla Izraelity. To jest Pascha. Jezus ustanawia właśnie Eucharystię w czasie ostatniej wieczerzy, która odbyła się w święcie Paschy. I Jezus wybrał specjalnie ten czas. To nie jest przypadek. I wybrał go dlatego, że to wydarzenie jest pewnym znakiem. Jest pewną głębią, którą Jezus przemienia w coś jeszcze bardziej istotnego, głębokiego, ale właśnie wychodzi z tego. Ta Pascha była zapowiedzią, znakiem tego wszystkiego, co ma się dokonać i co właśnie się dokonało w Chrystusie. Dlatego pokrótce też zobaczmy, czym była ta Pascha. Najważniejsze święto dla Izraelity. Kiedy Bóg wyprowadza Izraelitów z Egiptu, właśnie daje im to święto, aby pamiętali o działaniu Boga, o zbawczym działaniu Boga, o tym, że ich wyprowadził, o tym eksodusie, o tym wyjściu stamtąd. I to była pewna forma świętowania. Bardzo istotnym wydarzeniem tego święta było zabicie baranka i pokropienie drzwi, futryn drzwi domu krwią tego baranka. Pan Bóg mówi, wybierzecie jednorocznego baranka płci męskiej, zabijecie go i jego krwią pomażecie właśnie o drzwia waszego domu. I zły duch, niszczyciel, który będzie zabijał wszystkich pierworodnych w Egipcie jako kara Boża za to, że Egipcjanie zniewolili Izraelitów, dręczyli ich, nękali, wzięli ich w niewolę i nie chcieli ich wypuścić z tej niewoli. I Pan Bóg zapowiedział, że wybije wszystko, co pierworodne w Egipcie, a wy uchronicie się tym właśnie, że pomarzecie krwią baranka o drzwi waszego domu. Dlatego też tak robiono. I następnym poleceniem Pana Boga było, by spożyć tego baranka.
upieczonego w ogniu. Przy tym spożywając chleb niekwaszony, dlatego że nie było czasu na to, żeby czekać na zakwas, ale tak zwykły chleb z mąki i z wody zrobiony, z gorzkimi ziołami, które były znakiem, symbolem właśnie tego udręczenia, tej gorzkości życia w Egipcie, w niewoli egipskiej. I Pascha była tą wieczerzą i ofiarą, a bardziej nawet ofiarą i wieczerzą, w której uczestniczyli Izraelici na pamiątkę właśnie przejścia tego ducha niszczyciela, który wyniszczył to wszystko, co było powodem ich niewoli. Kiedy zadał cios Egipcjaninom, wybijając ich pierworodnych, ale też oczywiście to było świętowanie Eksodusu, czyli wyjścia z ziemi egipskiej. I kiedy patrzymy, że Jezus właśnie w tym czasie sprawował Eucharystię, sprawował tą ostatnią wieczerzę, to musimy właśnie zobaczyć, dlaczego to uczynił. Wiemy właśnie, że Ewangelia nam pokazuje, że ostatnia wieczerza była w czasie Paschy. Uczniowie pytają Jezusa, gdzie mamy przygotować Paschę. I Jezus im wskazał, oni tam poszli, przygotowali i nastał czas wieczerzy, to był wieczór zawsze, kiedy Pascha była sprawowana. I w tym czasie, kiedy już żył Jezus, w tych czasach, baranek był zabijany najpierw w świątyni. To było mniej więcej w godzinach popołudniowych, kiedy przychodzono do świątyni i tam te baranki były zabijane. W czasach Jezusa, mamy to zapisane przez Flawiusza, historyka żydowskiego, który żył w czasach Jezusa, w czasie Paschy zabijano ponad 200 tysięcy baranków. I to było tak, że w świątyni zabijano tego baranka. Było około 10-20 mężczyzn z jednym barankiem. Przychodzili, zabijano baranka, krew wlewano do naczynia i kapłan tą krew wylewał na ołtarz. I to był znak tej ofiary. Najpierw właśnie ofiara, a potem spożywanie tego baranka. Wracano do domu i tam przygotowywano tego baranka. I uczta paschalna zaczynała się właśnie od mieszania wina z wodą, jak pierwszego kielicha wina, błogosławieństwa, modlitwy, potem mieszania drugiego kielicha wina, kiedy też w tym czasie przynoszono posiłki, jedzenie na stół i kiedy był ten drugi kielich nalewany, zaraz potem była Haggada, takie wyjaśnienie znaczenia tej uroczystości, tego święta. I ojciec rodziny mówił jako to, że on wyszedł z Egiptu. To jest świętowanie tego naszego wyjścia z Egiptu. Potem też spożywano właśnie chleb niekwaszony z tymi ziołami i baranka i wypijano trzeci kielich. I następnie po tym też śpiewano pieśni dziękczynne i psalmy, i psalm 118, i po tym psalmie na koniec pito czwarty kielich. I to była uczta paschalna. I kiedy popatrzymy, że Jezus właśnie czyni to w ten dzień, to po to, żeby dać znać, że to On jest tym prawdziwym Mesjaszem i On jest tym, który prawdziwie wyprowadza Izraelitów z niewoli, wyprowadza lud z niewoli. Dlatego, że oczekiwano na nowego Mojżesza, oczekiwano na nowy Eksodus i w czasach Jezusa wszyscy tym żyli, że przyjdzie Mesjasz jako nowy Mojżesz, że będzie nowe wyjście.
i to będzie wyjście do nowego życia, do innej jakości życia, do nowej ziemi obiecanej. To było coś niesamowitego. To prawda, że wierzono, myślano też o tym Mesjaszu, który wyzwoli ich z niewoli rzymskiej i tak dalej, ale to nie był jedyny nurt. To był nurt taki zelocki, tych, którzy właśnie bardziej tak patrzyli ziemsko na tego Mesjasza. Natomiast bardziej taka duchowa wizja, która była w tamtych czasach, to właśnie to, że Mesjasz przyjdzie i ich wyprowadzi do prawdziwej ziemi obiecanej. To będzie prawdziwy Eksodus. I on przyjdzie, Mesjasz, właśnie w noc paschalną. To się dokona w czasie uroczystości Paschy. I takiego Mesjasza oczekiwano. I Jezus w tym momencie właśnie sprawuje Eucharystię, ustanawia Eucharystię. Co on robi? On właśnie w czasie Eucharystii nie bierze ciała baranka, bo też tak jest w tekstach rabinickich, w Talmudzie, w Misznie, w innych pismach rabinickich napisane właśnie, że spożywano ciało baranka. Jezus wziął swoje ciało i dał nam do spożycia. Jako ten prawdziwy baranek, który gładzi grzechy świata. Wiemy, że Jan Chrzciciel, kiedy zobaczył Jezusa, to pierwsze słowa Jana Chrzciciela o Jezusie nad Jordanem, to są właśnie te, w których on wskazuje, że Jezus jest barankiem Bożym. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Wiemy, że codziennie w Izraelu w świątyni były składane ofiary jako właśnie to oczyszczenie z grzechów. We krwi jest życie ciała, wylewano krew na ołtarz, za życie, życie. Jak to naprawić, to co zniszczyłem przez moje grzechy w moim życiu? I ta ofiara była codziennie składana. Natomiast święto Paschy było też szczególnym świętem i Jezus akurat w takiej formie chciał przekazać nam to, że On jest tym, który nas wybawia, wyprowadza nas z niewoli grzechu, wyprowadza nas z tego doświadczenia właśnie zła, jakie jest w nas, uwalnia nas, wydając swoje życie. I ta krew Jezusa wylana na drzewie krzyża, to jest też takim znakiem, że Jezus właśnie jest tym nowym barankiem, który uwalnia nas od dostępu do nas złego ducha, od tego niszczycielskiego przyzwolenia, jakiego dokonaliśmy dla złego ducha, żeby właśnie miał do nas dostęp przez grzech, który w nas jest. I ta krew wylana na krzyżu jest tą krwią, która jest znakiem, że jesteśmy ochronieni przez nowego baranka, przez Chrystusa, który wydaje swoje życie za nas. I zły nie ma do nas dostępu, dlatego że chroni nas ta wylana krew. I to było zapowiedzią w Starym Testamencie, kiedy ten baranek właśnie jednoroczny, samiec, bez skazy, dorodny, miał być właśnie zabity jako właśnie ochrona nas, wyzwolenie nas z grzechu. Także to są rzeczy niesamowite, kiedy się popatrzy na to, że Jezus właśnie w tym czasie, w czasie Paschy, ustanawia właśnie nową Paschę, nowe wyjście, nowy Mesjasz, nowy baranek, nowe wyjście. I Jezus nie wypija czwartego kielicha. Mamy napisane w Ewangelii, że Jezus właśnie podał swoje ciało. Nie mamy nic o tym, że jedzą baranka, ale w tym momencie, kiedy powinni jeść baranka, On daje swoje ciało
Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało za was wydane. I popatrzmy też, że to jest ważne, żeby zobaczyć, że to nie jest żaden symbol. Dlatego, że też na czas Paschy baranka trzeba było spożyć. Nie wystarczyło go zabić. Każdy miał go spożyć. I to dla Izraelity było bardzo ważne i istotne. To nie był żaden symbol, że zabito baranka, posmarowano drzwi i teraz czy zjesz, czy nie zjesz, nie jest takie istotne. Nie. Każdy miał zjeść tego baranka. I to było wypełnieniem tego święta. I teraz Jezus daje swoje ciało do spożycia. I to nie jest żaden symbol. Jezus mówi, to jest moje ciało, bierzcie, jedzcie, tak jak jedzono tego baranka. I potem bierzcie i pijcie moją krew, za was wylaną, na odpuszczenie grzechów. Dla Izraelity to był szok. To był szok po prostu. Jak można pić czyjąś krew? Picie krwi, jak rozważaliśmy we wcześniejszych odcinkach, było zakazane. Jest napisane, daję wam krew na ołtarz. Nie można było krwi wylewać w innym znaczeniu, w innym kontekście. Nie można było jej pić. Także nikt nie jadł, nie spożywał krwi w Izraelu. To było zakazane. Krew, we krwi jest życie ciała. I krew służy tylko po to, by naprawić nasze życie. Za życie, życie. Wylewano krew na ołtarzu, ale nigdy nie spożywano jej. I jeżeli ktoś z Izraelitów by powiedział, bierz i pij moją krew, to po prostu to jest niemożliwe. Dlaczego Jezus to powiedział? Bo nie był człowiekiem. Bo jest Bogiem. I tak jak było ustanowione, że nie można niczyjej krwi przelać, to Jezus mówi o sobie w Ewangelii, że On swoje życie sam oddaje. Nikt mi go nie odbiera, ale ja sam je oddaję. I On jako Bóg to czyni. Dlatego te słowa nie mogłyby być wypowiedziane przez żadnego człowieka, bo one by były tylko bluźnierstwem i nonsensem. Natomiast kiedy Jezus je wypowiada, bierzcie i pijcie moją krew, to tu mamy do czynienia od razu, wiemy, że może to zrobić tylko dlatego, że jest Bogiem. I On sam z siebie swoje życie oddaje i to ma sens i znaczenie, bo krew żadnego człowieka nie byłaby zbawcza. Bo każdy i tak jest grzesznikiem i on sam potrzebuje naprawienia. Popatrzmy, to jest niesamowite, co Jezus uczynił. I po tym, kiedy wypili ten właśnie kielich krwi uczniowie, to był ten trzeci kielich i nie ma mowy o czwartym kielichu, a w czasie Paschy są wypijane cztery kielichy wina. I w tym momencie Jezus po prostu wstaje, bierze uczniów i wychodzą na Górę Oliwną. I tam Jezus odchodzi z Piotrem, Jakubem i Janem trochę dalej. Pada na twarz, oddala się od tych trzech uczniów, pada na twarz i tam się modli. I jakie słowa mówi? Ojcze, odsuń ode mnie ten kielich. I to jest cały czas Pascha. Trwa ta Pascha, ona się nie skończyła jeszcze. Nie ma czwartego kielicha, nie jest wypity. Jezus mówi, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I tak trzykrotnie się modli i prosi o oddalenie tego kielicha, o wypełnienie tego, żeby Bóg uwolnił go od tego doświadczenia. Natomiast mówi, że niech się stanie Twoja wola. I potem widzimy też, że Jezus ma okazję wypić wino, kiedy tuż przed ukrzyżowaniem, bo był taki zwyczaj w Izraelu, dawano pić wino dla skazańców, zaprawione gorzkimi ziołami, żeby uśmierzyć ich ból. Także to było takie litościwe doświadczenie, kiedy ludzie się litowali i też jest napisane w niektórych tych tekstach starożytnych o tym, że niektóre pobożne niewiasty przychodziły do tych skazańców z takim winem i Jezus nie chciał pić. Nie chciał pić. Oczywiście możemy wywnioskować z Ewangelii, ze stylu Jezusa, że nie chciał uśmierzać sobie tego bólu. Chciał po prostu autentycznie go przeżyć.
Natomiast zobaczmy, że był taki moment później na krzyżu, kiedy Jezus mówi pragnę. I stało tam naczynie napełnione octem, pewnie te same, którego Jezus nie chciał pić. I ktoś podszedł, wziął gąbkę, napełnił ją octem i podał Jezusowi, aby się napił. I Jezus, jest napisane w Ewangelii Jana, skosztował octu. I rzekł, wykonało się. I to jest właśnie, bracia i siostry, kiedy popatrzymy na to wszystko, na to sposób przeżywania Paschy, Jezus wchodzi, czyni nową Paschę, nowe wyjście, nowe doświadczenie działania Boga, zbawcze działanie Boga, wyjście z niewoli grzechu, uwolnienie nas z prawdziwej niewoli, nie z niewoli egipskiej, ale z niewoli grzechu. I On jest tym prawdziwym barankiem, który gładzi grzechy świata. On jest właśnie tym nowym wyjściem, nowym Mojżeszem, nową ziemią obiecaną, do której wchodzimy, przez właśnie Jego krew. Także kiedy chcemy zrozumieć Eucharystię, to musimy też się pochylić nad Paschą, w czasie której właśnie Jezus ustanowił Eucharystię i nową Paschę. Nową Paschę ustanowił i patrzymy na te wszystkie znaki z czasu święta Paschy, z czasów Jezusa i jak Jezus te wszystkie znaki dotyczące wyjścia z Egiptu przejmuje i w nich wypełnia, bo one były zapowiedzią, to co było obiecane sobą samym. To jest niesamowite. Dlatego też, bracia, siostry, zobaczmy, że mamy się na czym pochylać, ciągle głębiej rozumieć istotę właśnie Eucharystii, która jest wypełnieniem tego, co Bóg zapowiadał i co obiecał. Myślę, że na ten czas skończymy ten nasz szósty short shot, by nie przedłużać. I to też wszystko tak na szybkiego jest. Tak naprawdę, jak to mówię, to gdzieś po prostu wiem, że trochę się trzeba spieszyć, bo to długo idzie, a rzeczy jest dużo i to tak trochę po łebkach jest o tej Paschy. Tak naprawdę troszeczkę zawsze jestem gdzieś niezadowolony, że to i to jeszcze nie powiedziane, bo człowiek gdzieś się spieszy, żeby to nie było długo, bo to ludzie będą się nudzić i tak dalej, nie? Więc żeby krócej było, bo jest short, nie? A tu wychodzi taki długi ten short, nie? No ale nic. Do następnego i po prostu idziemy dalej, żeby zobaczyć te później słowa Jezusa i te czyny Jezusa coraz głębiej. Ale na razie przeszliśmy przez tą Paschę dzisiaj. Jeszcze są inne znaki Starego Testamentu, które też będą nam pomagać w zrozumieniu tego wszystkiego. Dzisiaj był ten baranek paschalny. Dzisiaj Jezus daje swoje ciało do spożycia, swoją krew wylewa. Nie baranek, już nie krew baranka. I zobaczmy, że świątynia w Jerozolimie została w 70 roku naszej ery po Chrystusie właśnie zburzona. Nie ma wchodzenia tam z barankami, nie ma spożywania baranka w czasie Paschy. Nie ma. Do tej pory nie ma. Dlaczego? Bo jest nowa Pascha. Bo jest nowy baranek. Bo jest nowe wyjście, bo jest nowa ziemia obiecana, bo jest Syn Boga Żywego, który ustanowił Eucharystię, który właśnie, to było ten trzeci kielich dziękczynienia właśnie, pity podczas Paschy. I to jest zanurzone wszystko w historii, w której działa Bóg, w historii Izraela, w historii nas wszystkich. I to Bóg dalej tą historię prowadzi i dzisiaj ją prowadzi przez Eucharystię każdego dnia na ołtarzu. To jest dalej ta historia obecności Boga pośród nas, kiedy mówi bierzcie, jedzcie moje ciało, pijcie moją krew, to czyńcie na moją pamiątkę. Tak jak ta Pascha była pamiątką wyjścia z Egiptu. A tu jest właśnie nowa Pascha, Eucharystia, pamiątka naszego wyjścia z niewoli grzechu, wyzwolenia nas przez śmierć Syna Bożego za nasze grzechy.